Cześć Boże Aleksander Chudkowski. witam i zapraszam państwa na informacje dnia Ja to zrobię mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Mój w wywiadzie prezydent Andrzej Duda zapowiada ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Więksika. Deklaracja wywołała medialną burzę, jednak nie chodzi tutaj o akt łaski, jaki prezydent zastosował już w 2015 roku, ale procedurę w oparciu o kodeks postępowania karnego. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż przebywają w zakładach karnych, gdzie prowadzą głodówkę. Ich protest trwa już ponad 10 dni, mówi doradca prezydenta i wieloletni współpracownik obu zatrzymanych polityków Błażej Poboży. Mamy do czynienia już w tej sytuacji i w tej chwili z sytuacją bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął przed ponad tygodniem procedurę ułaskawieniową na prośbę żon zatrzymanych posłów. Piłka jest po stronie prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To Adam Bodnar może zdecydować o zawieszeniu odbywania kary. Polityk wciąż nie podjął decyzji, przekazał, że zapoznaje się z dokumentacją. Prezydent Duda podkreśla, że akt łaski, który zastosował w 2015 roku, jest ważny, ale nie może być obojętny na stan zdrowia osadzonych. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię. Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej z pełną świadomością. Politycy prawa i sprawiedliwości przyjęli z ulgą słowa prezydenta. Z jednej strony prezydent mówi, że jego pierwsze łaskawienie jest wiążące, ale z drugiej strony chce ponownie łaskawiać. Ale dzisiaj już jest czas, w którym te konwenanse prawno-polityczne nie mają znaczenia. Tam może umrzeć człowiek. Z kolei rządzący ogłosili triumf, uważają, że prezydent przyznał się w wywiadzie do błędu, który ich zdaniem polegał na nielegalnym ułaskawieniu posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wązika w 2015 roku jeszcze przed ostatecznym wyrokiem sądu. Trudno ułaskawiać kogoś na, na zapas, tak znaczy. To to była jakaś fikcja prawna, z którą mieliśmy do czynienia i, i działania absolutnie nieodpowiedzialne. Ponowny akt łaski, zdaniem koalicji rządzącej, zamknąłby temat więzienia. Byli na pewno uwolnieni od odsiadki, natomiast z pewnością y, ułaskawienie pana prezydenta nie przywraca im mandatu. I tu jest pułapka, którą na prezydenta zastawiła nowa większość. Ponowny akt łaski podważyłby poprzednią wiążącą decyzję głowy państwa w sprawie posłów. Być może byłby to argument do negowania innych ważnych decyzji prezydenta. Według szefa gabinetu głowy państwa Marcina Mastalerka, deklaracja prezydenta z wywiadu prasowego w sprawie uwięzionych posłów została źle zrozumiana. Nie ma mowy o akcie łaski takim jak w 2015 roku. Obecna ścieżka jest oparta o kodeks postępowania karnego. Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar, zwlekając i nie wypuszczając posłów z więzienia, Naraża ich życie i zdrowie. Dopóki minister Bodnar nie przekaże swojej opinii w sprawie procedury ułaskawieniowej prezydentowi, nie będzie żadnej decyzji Andrzeja Dudy. Minister ma na to nawet dwa miesiące. Resort zapewnia, że opinia będzie gotowa w ciągu kilku dni. Całego zamieszania nie byłoby jednak, gdyby rząd trzymał się prawa, zwraca uwagę konstytucjonalistka profesor Anna Łabno. Jak długo strona rządowa. Nie będzie przekonana o tym, że konieczne jest dla naszego życia w Polsce jakiś poziom porozumienia, a w każdym razie oparcie działalności publicznej aparatu państwa na normie prawnej. Tak długo każdą decyzję będzie można podważać każdą decyzję nie tylko prezydenta, ale także Trybunału Konstytucyjnego czy sądów powszechnych. Na Ukrainie Dzień Jedności ponownie obchodzony w cieniu rosyjskiej agresji. W Kijowie wizytę złożył premier Donald Tusk, spotkał się między innymi z prezydentem Wołodymirem Załęskim. Ukraina oczekuje zgody na wznowienie eksportu swojego zboża. Pierwsza wizyta premiera Donalda Tuska na Ukrainie od wybuchu wojny, wojny, która trwa już prawie dwa lata. Ukraina znajduje się obecnie w krytycznym punkcie, brakuje żołnierzy, a walczącym na froncie brakuje amunicji. To skutki ataku na Doniec, który znajduje się pod kontrolą Rosji. Zginęło 25 osób, według władz okupacyjnych uderzyły ukraińskie rakiety. Kijów nie potwierdza i twierdzi, że miasto ostrzeliwują siły rosyjskie. Jakaś kobieta dzwoniła do mnie z telefonu mojej żony, ja byłem w pracy. Powiedziała mi to wszystko, że mojej żony już nie ma. 22 stycznia na Ukrainie to Dzień Jedności. Drugi raz Ukraina obchodzi go w cieniu wojny, mówił prezydent Wołodymyr Zełęski na wspólnej konferencji z polskim premierem. Jedność jest również naszą bronią w obronie przed Rosją. To, że jesteśmy razem, to, że Ukraińcy się zjednoczyli już od pierwszych minut wojny pełnoskalowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił polski biznes do odbudowy Ukrainy. Nowym pełnomocnikiem ze strony Polski zostanie Paweł Kowal. Zaraz będziemy współpracować nad odbudową naszego kraju po ukończeniu wojny. Zawsze mile witamy biznes polski na Ukrainie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie starał się o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Kijów liczy, co wprost powiedział premier Ukrainy, że Polska ponownie pozwoli na eksport zboża, proponuje wprowadzenie takiego mechanizmu, jak Ukraina ma wypracowany z Rumunią czy Bułgarią, tyle że dla rolników z tych krajów zboże z Ukrainy wciąż jest problemem, protestują na granicach i żądają, by Unia Europejska przywróciła ograniczenia w handlu ukraińskim zbożem, Donald Tusk złożył jednak deklarację premierowi Denysowi Szmychalowi. Będziemy w najbliższych dniach oceniać pewne już istniejące wzorce, tak jak umowa Ukrainy z Rumunią czy Bułgarią, i jestem pewien, że znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie z korzyścią dla polskich rolników i producentów i będzie z korzyścią i bezpieczne dla strony ukraińskiej. Profesor Marcin Szewczak pyta premiera, czy priorytetem polskiego rządu nie powinny być interesy polskich rolników, bo Ukraina w Unii Europejskiej jest konkurencją dla naszego rolnictwa. I kwestie dotyczące tranzytu produktów rolno-spożywczych, one w dalszym ciągu są nierozwiązane. To w sposób bezpośredni będzie uderzało w polskich rolników, dlatego tutaj jest jak najdalej posunięta ostrożność co do tego, aby popierając Ukrainę w przystępowaniu jej do Unii Europejskiej, również działać na rzecz polskich rolnictw. Polska jako pierwsza podała rękę Ukrainie, pomogli Polacy, pomagała władza centralna i samorządy. W tej kwestii w Polsce nie ma podziałów, mówił w Kijowie Donald Tusk. W jednej sprawie nikt w Polsce nie ma wątpliwości trzeba wesprzeć wszystkimi dostępnymi środkami Ukrainę w jej walce z Rosją. Bo stawką w tej walce jest także bezpieczeństwo narodu polskiego i państwa polskiego. Takie stanowisko, że to też nasza wojna o naszą wolność, od początku rosyjskiej inwazji prezentował prezydent Andrzej Duda. Wczoraj udzielił wywiadu dla amerykańskiej telewizji Fox News, podkreślił, że Ukraina ma tylko jedną nadzieję na zwycięstwo. A jest nią pomoc wojskowa ze Stanów Zjednoczonych. Teraz, jeśli Rosja wygra tę wojnę i zaatakuje inny kraj, to znowu oznaczałoby ryzyko kolejnej wielkiej wojny w Europie. Więc tylko USA może pomóc uniknąć wybuchu takiej wojny poprzez dostarczenie wsparcia Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda użył tu argumentu często podawanego przez Joe Bidena. Nie bez znaczenia są też okoliczności wypowiadanych słów. Amerykański kongres negocjuje obecnie dalszą pomoc militarną dla Ukrainy. Nie wiadomo, jak zagłosują republikanie sceptyczni wobec kontynuowania wsparcia. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na główne wydanie o godzinie 20.00 z Panem Bogiem.